Właśnie nastał koniec świata. W 157 odcinku tego niezwykłego programu podniecałem się trailerem zapowiadającym czwartą część mojej ulubionej gry. Mowa tutaj oczywiście o Falloutie. Jeśli nie wiesz, czym jest Fallout, obejrzyj tamten odcinek. No i ten Fallout, tak jak powinno się poprawnie mówić, miał swoją premierę w ostatni wtorek. Mój hype był wysoki. Jednak gdy zobaczyłem, co ta gra oferuje, jak ona tak naprawdę wygląda, szczerze mówiąc, załamałem się. Gdy parę lat temu wyszedł Fallout 3, wzbudził spore kontrowersje, ponieważ poszedł w zupełnie inną stronę niż swoi klasyczni poprzednicy. I wtedy fani dwóch pierwszych części mówili, ta gra jako Fallout jest słaba, ale jako gra jest spoko. Mi Fallout 3 średnio przypadł do gustu, Fallout New Vegas już był dużo lepszy pod względem klimatu, który pasował gdzieś do tych właśnie pierwszych części. Był przesiąknięty tym humorem typowym dla Fallouta, tym sarkazmem. Fallout 3 oraz New Vegas to były gry, które były robione na silniku, który niestety w żaden sposób nie pasował do całego kontentu. I w sumie ten trailer mógł mi powiedzieć, stary, to będzie dramat, bo robią to samo, co robili wcześniej. A jest już 2015 rok, w którym wyszedł Wiedźmin Trójka i zamiódł wszystko. A oni cały czas jadą na tym starym dziadostwie, które w ogóle się nie sprawdza. Ale cały czas wierzyłem, że zrobią grę dla hardkorowych graczy. Gra, która swoją fabułą, klimatem, rozwojem postaci, tym całym roleplayingiem będzie do siebie przyciągała. Ale niestety nie! Fallout 4 ani nie jest dobrym Falloutem, ani nie jest dobrą grą. I z tą trudną prawdą ciężko jest się pogodzić. Jeden z najważniejszych RPGów w historii świata kontynuowany jest poprzez dialogi niczym z Mass Effecta. Tak, nie albo nie wiem. Takie są nasze opcje dialogowe. Wielki otwarty świat, czekający na twoją eksplorację? Jasne, że tak. Zróbmy miasto, w którym jest 100 budynków i tylko do 5 da się wejść. Tam, gdzie jest jakiś quest, który i tak swoją drogą jest beznadziejnie płytko napisany. Końcem końców tak naprawdę nie rozumiem twórców gry, bo jeżeli chcieli zrobić coś dla fanów, to mogli zrobić coś dla fanów. A jeżeli chcieli coś zrobić dla casuali, co się sprzeda i będzie znane na całym świecie, to mogli zrobić coś, co się sprzeda i będzie znane na całym świecie. A tak to wyszło coś, co jest... Nie wiem, kto jest targetem tego czegoś, ale dla kogo to jest? Powiedzcie mi, kto chce w to grać. W 2015 roku robią taką produkcję, z takimi możliwościami sprzętowymi. Ja się już będę żegnał. Widzimy się jutro, jak zwykle, o godzinie 19:00. Właśnie zjadłeś pączka. I potem nie dziwota, tak jak u mnie dwóch nauczycieli w gimnazjum trafiło do psychiatryka.